Chwileczko, nie będziemy źli, ale musisz nam powiedzieć, co tam się stało. Uderzyłaś Martynkę? To prawda, że poleciała jej krew z nosa? Tak, uderzyłam ją napojem. Aż się rozbeczała. Dlaczego? Żeby wiedziała. Ale co? Że nie jesteś dziwką. Martyna tak powiedziała o mamie? Tak. I że chodzi do łóżka z facetami i bierze za to pieniądze i tańczy dla jakichś dziadów. Dlatego jest taka bogata. I jak dorosnę, to będę taka sama. Wszyscy się śmiali. Ja prosiłam, żeby przestała. A ona nic. Brzeszczałam. Przestań. Ciszej bądź. A ona nic. Gadała coraz głośniej i głośniej. A ja krzyczałam, krzyczałam. To nieprawda. Nieprawda.